Zapraszam bardzo mocno na grupę The Wordy TV 2020, ale najpierw dziękuję sponsorowi dzisiejszej transmisji, znaczy jednemu, mam nadzieję, ze sponsorów, Jerycha, dzięki wielkie. Ruszamy, to się już nagrywa, to będzie na YouTubie. Fajny pojedynek na sam początek. W górnym lewym rogu oczywiście Kevin de Kooning, czyli Harstem z drużyny Asterion, zawodnik z Holandii. Chociaż tam niektórzy mówią, że niby Niderlandy, ale tak naprawdę Holandia też pasuje, też można. Jak najbardziej. Po angielsku Netherlands, po polsku Holandia. My mamy swoje nazwy. Swój język też mamy. W dolnym prawym rogu, w kolorze czerwonym. O, widzę, że kulturka pełna. Kolejny Holender. Rudy. Najlepszy Rudy, gracz StarCrafta, myślę, w Europie, czyli Juthermal. No, chociaż niektórzy pewnie są łysi, to też tak nie do końca wiadomo. Także Liquid Juthermal zaszczycił nas dzisiaj swoją obecnością. Leciutko był spóźniony, dlatego transmisja wystartowała na około 13-14 minut po 18. Ale może to dlatego, że jeszcze jakieś taktyki były do przemyślenia. Ja też się w sumie bawiłem światełkami, więc miałem co robić. A wy przed ekranami zapewne coś tam sobie jecie, a może i nie. Nie wiadomo, może każdy jest przejęty tym, co tutaj zawodnicy wykombinują. Mapa Ephemeron. Otwarta taka mapa, można powiedzieć, na początek, ale też mapa, na której niewątpliwie można ukrywać Stargate'a. I proszę, jak już Harcem się czai bokiem. Może coś się z tego urodzi. A może po prostu Harcem chce ominąć Reapera, który mógłby się tu jeszcze pałętać. No i dokładnie, chodzi o ominięcie Reapera. Także całkiem fajny początek Harstema. Zapewne nie robi tego za każdym razem, ale no ja już pamiętam, że niektórzy protosi to robią właśnie nierzadko. A Harstem jednak został wyczuty, bo Juthermal mimo wszystko zrobił Merina. Jeszcze sól mu tutaj zaszprejował. Posolił trochę ziemię. Na dobry początek, jak piłkarz przed wejściem na boisko też się żegnają, tak tutaj rzuca się solą. W formie grafiki. Bardzo ładny zwiat Juthermala, Robo Facility zauważone. No i tak Harstem poskacze, trochę poprzeszkadza. O, tę probę można by dobić, Harstem doskonale ją wyciągnął w drugą stronę i nie tak łatwo, nie ma proby za darmo. Ale już kolejna jest obita. Co prawda Reaper póki co zero ubitych probek, ale groźny jest. Absolutny spokój, zero strat oczywiście do tej pory, ani jednej proby. No i po robo standardowo Harstem dostawia dwa kolejne gateway'e. Ciekawe, bo do tej pory barykada antyreaperowa nie była kompletna, teraz dopiero dostawił te budynki Harstem. Ciekawe czemu tak, a nie inaczej. Ale nie ma to aż tak dużego znaczenia, proba nie stracona. Juthermal chyba będzie grać dość zwyczajne otwarcie, polegające na zrzuceniu dwóch min w wydobycie przeciwnika. A rola Reapera można powiedzieć, że się powolutku kończy. Obserwator zmierza do przeciwnika. No i Harstem całkiem szybko chyba skusi się na trzecią. Co prawda jeszcze po asymilatorach, ale tuż po tych asymilatorach. No ładny! Nexus w czwartej minucie, piątej sekundzie. To naprawdę bardzo wcześnie. Podobają mi się kolejne obserwatory Harstem, a tutaj jest jeden z nich, żeby patrzeć, czy przeciwnik no zmierza jakimś Medivakiem albo inną Banshee, może Liberator. Takie tematy, chociaż póki co Harstem gra tak trochę, jakby się jeszcze może nie do końca spodziewał. Tutaj kolejny obserwator, którego trzeba trochę skorygować. No i ten, teraz jest kluczowe, żeby Harstem spojrzał na minimapę. Już teraz widzi Medivaka, no i widzę, że reakcja jest natychmiastowa. Ale widzę, że Juthermal do końca, ojej, nie wycofał, okej, wycofał. Ale dwa Stalkery stracone, to nie jest wcale tak mało. I tutaj jeszcze kolejna, o, kolejna mina zakopana, czy ciepnie, czy nie ciepnie? Nie, nie ciepnie tak mocno, tylko jedna proba. Proba i dwa Stalkery. Za dwie miny i, o, Medivac przeżył, to trochę cud. Że akurat on ujdzie z życiem, no przynajmniej póki co. Kto wie, co się wydarzy w dalszej fazie. Można by chyba tutaj stanąć Stalkerem i go dobić. Proby jadą na swoją pozycję. A, obserwer padnie. No trochę strata, aczkolwiek obserwer i tak zrobił dobrą robotę, bo dowiedział się o tym, że jest trzecia baza i to jest w zasadzie najistotniejsza informacja, jakiej potrzebował Harstem. On wie, że może dalej grać dość zachłannie. No ale no Medivaka nie dobije, no. Aj, aj, aj.
No słabo trochę. O, jeszcze, no nie, nie próbuj go ratować. Zaraz za to zachłannictwo zostanie ukarany. Chociaż widzę, że Medivac jest na dwa uderzenia Stalkera, a nie na jedno. Może dlatego Uthermal był trochę pewniejszy. No i teraz czas się uzbroić w cierpliwość, bo raczej wkraczamy w okres rozwoju obu zawodników, chociaż dość intrygujące jest to, że Uthermal robi Banshee z niewidzialnością. To są bardzo późne Banshee. Ale czasami i takie potrafią zaskoczyć. O, nie zaskoczą, nie zaskoczą. Doskonały zwiat Harstema. Piękna sprawa. Oho, ale chwileczkę. Dwie fabryki zagrane po prawej stronie. Czy Harstem tu poleci? No pewnie, że poleci. Ale to był dobry zwiat. Nie no, Harstem ładnie gra, naprawdę. Patrzyłem oczywiście na spotkania, jakie zagrali ze sobą gracze do tej pory. No i Harstem ostatnio, no, Uthermala ciśnie. No tam jeden pojedynek był 3-2. Który oczywiście wygrał Uthermal, ale pozostałe chyba 4-5 pojedynków Harstem wygrywał z tym zawodnikiem. Więc no myślę, że szansa na zacięty pojedynek jest spora. No i ja bym stawiał może Protossa właśnie w leciutkiej przewadze. No ale pytanie, jak Harstem gra na mecha? Czy dobrze gra na mecha? Czy zna w ogóle odpowiedź? Bo na przykład wczoraj oglądaliśmy Partinga w akcji, który szybko robił 5 bas, mega wydobycie, dużo gatewayów. No a tutaj mamy ewidentnie inne podejście. Harstem nie ekspuje tak szybko czwartej i piątej lokalizacji. Nie zajmuje kolejnych baz, tylko teraz dostawia gatewaye, Templar Archives. No jak na moje oko to będzie taka mocna trzybazówka z Archonami. O, jeszcze Immortale dobudowuje. No, 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 jest potencjał. No, ale pytanie jeszcze, jak dużo zrobią Banshee. Fajnie, zapobiegawczo postawiony kanon. Dziwi mnie tylko, że Harstem zabrał z tego miejsca swojego obserwatora, no bo teraz nie wie do końca, co się dzieje, chociaż może na minimapie... Nie, 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 Harstem zero reakcji. Absolutnie. Chociaż... Okej, teraz drgnął. Ale Uthermal całkiem zgrabnie strzela. Nie ma jeszcze blinka, no bo przecież otworzył od Robo Harstem. Ciekawe, że zrobił Stargate'a. Pewnie obawia się, że tych Banshee będzie więcej. No i chyba obawa jest słuszna, bo nawet robi przyspieszenie, znaczy ulepszenie do prędkości Uthermal do Banshee. Mocna rzecz, no i do tego też przyspieszenie do obserwatorów. No wkraczają w tę dalszą fazę już zawodnicy, czwarta baza po jednej i po drugiej stronie w budowie. No i mamy wyjście holenderskiego Protossa, natomiast holenderski Terran ani myśli o takich rzeczach. On ma teraz niezbyt potężne jednostki, trochę małe liczby. Większa armia jeszcze od Harstema, ale to się może drastycznie zmienić, jak tylko Harstem będzie chciał aktywować swoje gatewaye. Fajny ruch Harstema, żeby może spróbować złapać zloty, ale się opamiętał Protoss na czas. Aha, ten górny most był zablokowany, ale chwileczkę, przestawił zloty. Aha, myślałem, że będzie pełna blokada, a tu nie, nie, nie. Nic takiego, dobre warpiny. No i może jeszcze Phoenix podniesie jakiegoś Heliona, żeby straty były mniejsze. Ale 3 proby, 4, to niewiele. O, aż ze złości Harstem sobie Nexusa zaatakował, albo nie trafił to, co chciał. Okej. Okay. Immortal. Też taki leciutko zagubiony, ale nie stracony, co się liczy. 11 probek padło do tej pory. No ale straty są dość porównywalne. To też nie były proby stracone jakoś bardzo, bardzo wcześnie. 4 Banshee, trochę torów, czołgi. Może naoglądał się Uthermal TY'a w akcji, który grał mecha właśnie z Partingiem i... No w ogóle był wczoraj ciekawy dzień. Z pewnością to, co oglądał, no bo co innego miał do roboty. Jednak takie cenne pojedynki warto oglądać nawet jako profesjonalista. Zawsze da się czegoś nauczyć. No, może w Katowicach będziemy oglądać starcie graczy grających właśnie mecha bardzo często. O, to jest taki, można powiedzieć, też timing. Timing z mechem, 10 minuta, Uthermal na limicie mechowym. Jedziemy. Harstem bardziej zwleka, bardziej czeka. Zagrał dwa Stargate'y przed chwilą. Chyba myśli o karierach, no ale tu nie ma czasu. Trzeba się bronić. Jeszcze nie ma walki. A nie, jednak będzie... Chociaż no, nie wiadomo, czy walczyć, bo nagle autoturety zostały wyrzucone, więc chyba szkoda byłoby się z nimi kopać. One za chwileczkę i tak znikną. Nie no, Uthermal pięknie to rozegrał. Chyba jest nie do zatrzymania. No idzie mech. No,
Oj, Kolos zaraz chyba O albo Immortal zostaną obalone. Dobre mikro Jutermala wyłapuje w zasadzie za darmo kolejne jednostki Protossa. Te zaloty też chyba będą oddane za darmo. No spróbuję pewnie za chwilę Harstem znowu zaatakować, ale to jest pchanie się pod wielkie działa. No on też ma sporo tych dział. Ale chyba nic mi... Ale chwileczkę, zaloty od tyłu. No, 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 jeszcze jeden Immortal próbuje zaatakować, ale przez chwilę w ogóle nie brał udziału w tej bitwie. No i widać, że Jutermal doskonale to rozegrał. Cztery bazy, no pięknie. Doskonale zagrany mech, no z tym lecimy. Druga mapa w tej zacnej europejskiej grupie. Kolejny pojedynek to będzie swoją drogą Reynor kontra Polt. Ten dawny Polt, który wrócił z wojska. No a Reynor, czyli wicemistrz świata, no ale póki co zobaczmy, jak wyjdzie druga mapa pomiędzy Harstemem, który jest w dolnym prawym rogu, a Jutermalem, który jest w górnym lewym rogu. Mapa Nightshade. Koszary dodane. I lecimy. No, Harstem pewnie poczuł nieco presję i teraz nagle wysłany zwiat nieco wcześniej, bo z Jutermalem absolutnie nigdy nie wiadomo, on lubi zagrać proxy koszary, lubi, no, no, lubi kombinować. Zwłaszcza jego właśnie buildy, to jest, mam wrażenie, największa moc z Jutermal, on potrafi nie bardzo dobrze dopracować. Jeszcze dostałem jakieś informacje od Blizzarda a propos Reforge'a, bo nie wiem czy wiecie, ale Warcraft 3 Reforge wychodzi chyba dzisiaj o północy? Dla nas? Albo o pierwszej? Może ktoś doszczególni na czacie, bo widziałem taką mapę i wydawało mi się, że jakoś tak właśnie na przełomie dni. No zobaczymy. W każdym razie możliwe, że jakieś klucze będę mieć do Reforge'a do rozdania. Nie wiem, czy akurat fanów StarCrafta to obchodzi, ale podejrzewam, że znajdą się cztery dusze, które też zagrają w Reforge'a, zwłaszcza jak dostaną klucz. Więc no coś zorganizujemy albo na Twitterze, albo na streamie jakiegoś mema zrobić, czy inne coś, no nie wiem. Coś wymyślić. Dawaj klucz, okej. Wszystko jasne. Leci Reaper oczywiście już na zwiat, natomiast Harstem po raz kolejny spróbuje wejść propką, ale i tak samo Jutermal otwiera w ten sposób, że po Reaperze robi Marina i dopiero teraz gra reaktor przy koszarach. Bardzo bezpieczne otwarcie, które właśnie uniemożliwia takiej propce nękanie robotnika budującego drugi command center. No i właśnie odgonione. Taki lekki ganiany, ale na pewno Jutermal nie straci tego Reapera póki co. No teraz on się będzie leczyć i pewnie gdzieś stanie bezpiecznie. No zauważcie, że nie wrócił swoją probą Harstem do bazy. Jakby tu był jeszcze jakiś pomysł na dalsze plany. O, podleciał tutaj. No czasami jeszcze Protosi tak patrolują. Który to Protos robił? Chyba jakiś Koreańczyk to był, który specjalnie patrolował niedaleko bazy Terrana propką, żeby zauważyć potencjalnie wylatującą jakąś jednostkę. No wiadomo, Medivac albo Liberator, no czasami Banshee się też zdarzy. Wydawało się, że tak dobrze Harstem zagrał poprzednią grę, wszystko było, przede wszystkim doskonały zwiat, od samego początku wiedział, że to mech będzie, a i tak nie dał rady. No to jest potęga doskonałego wykonania taktyki. Tylko jednym Helionem zagrał Jutermal, on miał chyba być takim Helionem zwiadowczym, ale nie do końca wyszło. A, ja rozumiem! On bierze probę, żeby na siebie ściągnąć wystrzał miny, która mogłaby, ale oczywiście nie musi być tu zakopana. To jest takie dodatkowe bezpieczeństwo. Fajne, bardzo fajne. No i oczywiście można jeszcze spojrzeć na tą próbką na coś, no ale miny nie ma. Teraz na pewno Harstem niesamowicie wpatruje się, co takiego ma w swojej bazie Jutermal. No i znowu plany zagrania Banshee. Trochę dziwne, tak dwie gry z rzędu Banshee, ale widocznie Rudy tak lubi. Tylko nie wiem, czy ma sens dalej granie tych Banshee, bo oczywiście, no jak rywal wie z takim wyprzedzeniem i jeszcze zagrał Stargate'a, może lepiej byłoby anulować i oszczędzić trochę kasy. Ale jak już zrobił jedno Banshee, to najpewniej zrobi drugą i właśnie niewidzialność.
Jest też oczywiście potencjał do zrobienia jakiejś mocnej dwubazówki z taktyką Jutermala. Pierwsze skrzypce będą grać czołgi. Z pewnością chętnie ruszę do takiego ataku, jak zobaczy, jak wcześniej Harstem znowu zagrał trzecią bazę, no ale... Jeszcze nie wie. Jeszcze nie ma tej świadomości. O! O, chwileczkę. Banshee stanęła? No to szczęśliwie dla Harstema. Chyba ten pylon zauważy. O! A! Dobrze patroluje proba, ale... Mogłaby niby zauważyć już te Banshee. Chyba Jutermal będzie chciał zgrać nalot i jednej, i drugiej. Co by zwiększyć szanse na zadanie obrażeń, no bo rywal wie, że one są, tylko nie wie gdzie. Znaczy, raczej na pewno są, może tak, bo tak absolutnej pewności jak się nie zobaczy, to też nie można mieć w tej grze. I na tym poziomie, szarża grana, Feniksy kolejne budowane. Ile tych Feniksów? Dwa, zaraz będzie trzeci i dwie Oracle. No to jest takie typowe hardstemowe otwarcie, on zawsze lubił jedno z drugim tak właśnie zmieszać. O, jest Banshee zauważona, pytanie czy ta też będzie widoczna. Teraz będzie wielka szansa dla hardstema, żeby spojrzeć na minimapę. Jutermal powinien natychmiast zrobić się niewidzialny. O, leci, widać, że kliknął odpowiednio. Tak. No już pylony widział, już wszyscy widzieli. No ale pytanie, czy Harstem będzie wiedzieć o tym wyjściu, bo wydaje mi się, że była tu proba na patrolu jakiś czas temu. Tylko pytanie, czy ma w ogóle wystarczająco dużo jednostek, żeby się obronić Harstem. To będzie bardzo trudne. Jutermal zna doskonałe buildy, no tu oczywiście ta Banshee robiła robotę, ale skupmy się na froncie. 5 probek zniszczonych, no to boli, ale co tutaj, co teraz? Doskonałe buildy. Ale chyba jest czym walczyć, tylko szarża się zakończy i można atakować. Feniksy zawsze mogą podnieść czy cyklony, czy czołgi, albo zająć się Banshee. Oczywiście Jutermal wie, że takie coś może mieć miejsce, więc zostawia tureta tuż przy czołgach. Może snipe na jakieś centry? Nie, leci Jutermal z jedną ze swoich Banshee znowu w linię mineralną przeciwnika, ale tutaj jest doskonale wypozycjonowany kanon, ale i tak można chyba skorygować ustawienie Banshee, ale to chyba nie teraz. Dopiero może zaraz, świetna szarża. Wprost na czołgi, ale są jeszcze bunkry. No i teraz powinien wykorzystać chyba kolejnego Guardian Shielda, ale nie ma jeszcze na niego energii. Harstem, trochę mało jednostek, trochę mało potencjału, no ale powoli może to rozpracuje. Probek, nie zginęło tak wiele, ale ta Och, skorygował Banshee i ona ma 10 jednostek ubitych. Ładna gra. Jutermala. No i nawet tutaj udało się dłuższą chwilę utrzymać jeden z bunkrów. No i wszystko wskazuje na to, że Harstem będzie mocno do tyłu po pierwszym dużym ataku Jutermala. Widać różnicę w wielkości armii. Ekonomia może jest nie najgorsza dla holenderskiego Protossa, no ale co za armią? Nie ma armii Harstem. No i piechota właśnie wchodzi go dokończyć. Doskonałe timingi Jutermala, doskonały styl gry. I od razu odklepał matę Harstem. 8 minut trwała ta druga mapa. Niewiele, no bo plan też był bardzo dobrze skrojony. Very nice. Ciekawe, czy dalej tak będzie dobrze zaskakiwać Jutermal. Czy też Harstem może się przebudzi. Lecimy, ostatnia gra i będzie to gra niemanalna. W górnym lewym rogu, Jutermal. Dolnym prawym oczywiście musi być Harstem, gramy do trzech wygranych i kto wie, może to będzie ostatnia potyczka w tym momencie. Jutermal decyduje się na rychłe atakowanie. I to jest cała tajemnica. Budynki Jutermala oczywiście niezauważone. Harstem nie wie, co się dzieje. No i kto wie, co się wydarzy. Za chwilę będzie chciał chyba postawić ekspansję Harstem, ale szybko się zdziwi. Jak zobaczy chyba, co się będzie zbliżać w jego kierunku, ale teraz rafineria zajmowana, czyli chyba Jutermal chce go pokonać, grając proxy Maraudery. Nietypowa rzecz, ale... Chociaż czy to będą Maraudery? To będzie coś nietypowego, no bo jak widać, zaczynamy od Marinów. Jak to się rozwinie? W co to się przepoczwarzy? Mega jestem ciekaw. No póki co oczywiście Harstem będzie szukać, sprawdzać przynajmniej tych okolic przed swoją bazą, no bo gdzieś coś musi być, nie ma innej możliwości.
Okej, okay, już wiadomo, że jest Merin pierwszy. No ale też jest gaz zajęty, więc wiadomo, że to przejdzie albo w fabrykę, albo właśnie w jakieś albo ripery, albo inne wymysły. SCV póki co nie będą mogły budować bunkera, no bo probki przyjechały i przeszkadzają. Robi już baterię Harsem, ale będzie wielka walka o miejsce w ekspansji. Bunkier teraz zapewnia wizję jednostkom terańskim, więc to nie jest tak, że on tutaj jest zupełnie bez powodu, bez sensu, bez potrzeby. Oj, Zelota zniszczony i teraz można spokojnie atakować proby. Za chwilę jednak będzie Stalker. No i chyba Jutermalowi nie uda się dokończyć budowy bunkra. No bo przecież jest bateria, jak jest bateria, no to już bez problemu sobie poradzą te proby. No ciężkie czasy dla Jutermala, mam wrażenie. No bo co on teraz ma zrobić? Tutaj już na pewno nie powojuje. Chyba, że na tej rampie, w tym miejscu może. No ale to dalej jest takie trochę średnie. No i teraz już fabryka budowana i druga baza Jutermala. No ciekawa koncepcja na początek. Ciekawe, czy dalej będzie cisnąć tymi stalkerami Arstem, bo wydaje mi się, że jakby przeszedł na drugą stronę mapy, to już by było podzamiatane. No, Jutermal. Nie widzę tego. A będzie potrzebować cyklona na pewno, żeby przeżyć początkową fazę gry. Inaczej to po prostu stalkery do niego przyjdą i go ciepną. Szkoda, że Jutermal nie wylądował tutaj koszarami, bo to by oczywiście Harsema przyblokowało. Póki co bardzo szczelnie i pewnie się broni się Harstem. No i Jutermal oczywiście dostawia kolejne budynki u siebie. Ale widzę, że powinien dać sobie radę. Powinien ten cyklon za chwilę wyjechać. No może stracić te chlaba. Albo supply depota. Ciekawe, co weźmie na celownik. O, nic nie wziął na celownik, okej. Okay. Ciekawe, że Harstem się wraca. Nietypowe trochę. Wydaje mi się, że mógłby tutaj po prostu zadać trochę darmowych obrażeń. No i po tym początku ja bym raczej wskazywał na to, że jest tak raczej okej okay dla obu stron. Tak, ani duża przewaga nie jest, ani jakoś specjalnie w plecy. No ale Harsem na pewno zadowolony, że obronił się. Bo można by łatwo przegrać, gdyby bunkry się ukończyły w jego ekspansji. Jeszcze bardzo aktywne poszukiwanie Harstema proxy na mapie. No, zna Jutermala, zna go dobrze. Wie, że łatwo o takie powtórki z proxy. Mógłby być gdzieś starport ukryty na przykład. No naprawdę pracowicie szuka tych budynków po mapie. No najgorzej to przegrać 3-0 i tak nie powalczyć. Nawiasem mówiąc, w tej grupie będzie bardzo zacięta walka o drugie miejsce. Bo pierwsze wydaje się, że już zarezerwował Ricardo, ale nigdy nic nie wiadomo. Może Polt przebłyśnie. I zadziwiająco. No jakby Polt pokonał Reynora w best of 5, to byłby naprawdę dziwny dzień. Moim zdaniem ciężko mu będzie wygrać mapę, no ale przecież terrańskich sztuczek jest troszeczkę. No nic wielkiego. Póki co Oracle wleciała i to tyle. Jedna SCV ubita, kolejna Oracle zaraz też będzie. No i trzecią bazę już buduje Harstem. To obowiązkowe w jego grze. Myślę, że ogólnie Polt całkiem szybko nadgania umiejętności, bo nawet spojrzałem na jego wyniki i tam miał kilku dobrych graczy pokonanych w ostatnim czasie. Dobrych, no, ktoś by się zaśmiał, jakbym powiedział, że Ham jest dobrym graczem, ale no nie jest to jakiś totalny słabiak. I skoro już pokonuje zergów, którzy mają okolice 6500 MMR, no to już znaczy, że Polt powolutku człapie, no bo skoro jakiś czas temu miał duże problemy z graczami, którzy mieli 6000 MMR, a teraz pokonuje 6500, no to już coś się dzieje. Okej, okay. My tu gadu, a czołgi jadą. Oj, to będzie kluczowe, żeby ta pułapka się aktywowała, czy dojrzy, czy zauważy. O, zamrożeni, ale tylko Marines. Termala to niespecjalnie zniechęca. Rudy idzie dalej. A, jeszcze tu wylądował koszarami i będzie atakować. A jak ładnie, mądrze kliknął w to miejsce, żeby Merin stanął i dzięki temu proby nie tak łatwo go otoczą. Oczywiście trzeba w to miejsce przyzwać czym prędzej jakąś jednostkę. Zelota może rzucić się probami. Dalej rozstawia się Jutermal, no i chyba czas dostawić jakieś bunkry. Bardzo nieśmiało, ale jednak
podchodzi Juthermal, no i za chwilę konfrontacja, nie ma jeszcze szarży. Wydaje mi się, że właśnie na to ulepszenie będzie musiał zaczekać Harstem, ale to się wiąże z tym, że bunkry się ukończą. No i tak źle, tak niedobrze. O, teraz będzie walka, tak, widać, że te jednostki będą podnoszone, ale co z czołgiem? Z czołgiem nic się nie stanie, on może jechać dalej, ale czemu nie jedzie, to nie mam pojęcia. Okej, Juthermal podchodzi do trzeciego Nexusa, za chwilę bunkry będą gotowe, ale Merlin troszeczkę daleko właśnie od nich, nie mogą wejść. O mój Boże, czołgi były złożone. Co takiego robi Juthermal? Ale chyba i tak ma, tak, nie no, piechota z tyłu sprytnie za czołgami stanęła, a niech walą po pancerzach. To nic nie zmieni, no i proszę, ależ ten Rudy dzisiaj zahachmęcił. Zasiał terrański ferment. I to chyba będzie 3-0. Już jest steampack nawet gotowy. Pewnie, że tak. No, dzisiaj Juthermal pocisnął Harstema, ale kto wie, czy jeszcze się sytuacja nie odwróci. Wiadomo, te pierwsze mecze w grupie jeszcze nie decydują o tym, kto awansuje. Tylko kto będzie mieć troszeczkę, powiedzmy, lepszą pozycję początkową. Może Harstem specjalnie gra pod klątwę drugiego meczu. Tego nie wiadomo. 3-0. Który z graczy jest wicemistrzem? No Reynor. Ricardo Romiti, który za chwilę zmierzy się z Poltem. To jest druga para w grupie D. No nieźle, taki całkiem szybki pojedynek. Rudy po prostu miał za dobre otwarcia. Dobrze, dobrze. No to zaraz trwa weto. Widzę, że Reynor już jest. Dziękuję za oglądanie tego starcia na YouTubie. Follow mnie StarCraft i do następnego razu. Cześć, cześć. Ludzpik, dziękuję za followa. Jazgunia. Dobra.